I Jakub tak zrobił. Był przez tydzień z Leą. Potem Laban dał mu córkę swą Rachelę za żonę. Racheli dał Laban również swą niewolnicę, Bilhę, aby jej usługiwała. Jakub więc zbliżył się do Racheli i kochał ją bardziej niż Leę. I pozostał na służbie u Labana przez 7 następnych lat. Gdy Pan widział, że Lea została odsunięta, otworzył jej łono. Rachela zaś była niepłodna. Lea poczęła więc i urodziła syna i dała mu imię Ruben, mówiąc: Wejrzał Pan na moje upokorzenie. Teraz mąż mój będzie mnie miłował. A gdy znów poczęła i urodziła syna, rzekła: Usłyszał Pan, że zostałam odsunięta i dał mi jeszcze to dziecko. Nazwała więc je Symeon. Potem znów poczęła i urodziła syna i rzekła: Już teraz mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu 3 synów. Dlatego dała mu imię Lewi. I jeszcze raz poczęła i urodziwszy syna, rzekła: Tym razem będę sławić Pana. Dlatego dała mu imię Juda, po czym przestała rodzić.